Tutaj trzeba sobie też postawić spawn pointa. Ha! Co to jest? Fuck! Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Minecraft From The Fog, sezon drugi. Tak, widzowie, wreszcie zaczynamy ten drugi sezon. Trochę czasu minęło od końca pierwszego sezonu. Stało się to tak dlatego, że no po prostu miałem kupę spraw na głowie. Tu się coś psuło. Samochody i inne takie sprawy. No, bardziej po prostu prywatne też miałem problemy. Między innymi ze zdrowiem psychicznym, ale to może kiedy indziej wam opowiem. Jak możecie zauważyć, są nowe shadery, które dodają taką mini mgłę za mną. I myślę, że to całkiem ciekawie wygląda. Jak możecie zauważyć, tutaj jest też taki mini cmentarz, nie? To też jest jedna z nowych modyfikacji. Za chwilę sobie tam pójdziemy. Za chwilę powinniście już usłyszeć nowe dźwięki, które gdzieś tam są pododawane razem z innymi mobami, które dodałem. Tutaj już możemy sobie coś tam ogarnąć, jakieś rzeczy. I oczywiście możemy sobie fajnie te groby rabować. Pajęczynkę weźmiemy, ona jest bardzo przydatna, wiemy z pierwszego sezonu. No to jakaś skóra, pajęczynka, dobra, fajnie, fajnie. Oho. Już Goatman. Goatmana to akurat zostawiłem, bo on całkiem fajnym mobem jest. O fuck, ty, tu jest spawner! Ale się nic nie lepi, bo jest dzień przecież, nie? Co to było? Dobra, mam nadzieję, że nie przesadziłem z tymi mobami. Jak możecie zobaczyć, mam tutaj jakąś kasetę, no nie? Też będzie trzeba ogarnąć. Co to jest? No już Goatman łazi. Się nie miał gdzie zrespić. Dobrze, że tam byłem i wszystko ogarnąłem. Ale teraz w tej mgle to nie będzie takie proste zobaczyć cokolwiek. I o to w sumie chodziło. Tu widzę, mam jeszcze jakiś grób. O, powiadomienie nawet jakieś, jakieś osiągnięcie. Tu widzę nic ciekawego. Pajęczynę jeszcze możemy sobie zabrać. Ej, co jest? Coś mnie kurde oślepiło na chwilę. Ani trochę mi się to nie podoba. A
Ani trochę mi się to nie podoba. Widzę, jakiś węgiel mamy. Fajnie, fajnie. O nie. Pomału będzie noc. No, powiem wam, że zaczynam się stresować. Dobra, widzę, że mamy tutaj owieczki. A więc moglibyśmy sobie po prostu zrobić łóżko. Dobra, wierzcie mi, w nocy tutaj naprawdę widać tyle co nic, więc lepiej, żeby nie nastała noc, kiedy nie będzie nas w domu, powiedzmy, nie? Dobra, na razie sobie to łóżko będziemy trzymać w ekwipunku. Dalej Goatman gdzieś tu łazi. Dobra, pójdźmy sobie gdzieś dalej. Może nam się jakaś wioska poszczęści, ale ta mgła to robi naprawdę klimat. Fuck, co to za dźwięki są? Ani trochę mi się to nie podoba. Tam się coś dymi. Ale to ja podejrzewam, co to może być. O! Jezu, się przestraszyłem. Strasznie szybko szła ta świnia. Takie, te kroki miała za szybkie takie. I mi się po prostu zdawało, że coś do mnie biegnie. Tam jest kolejny grób. Tam sobie zaraz podejdziemy. O nie. Ja pier... I tak się go trochę wystraszyłem, powiem wam. Tak z zatrawki go zauważyłem. No, delikatnie. Mnie wystraszył. Zobaczcie, jak on wygląda w tej mgle. Przecież to jest coś niesamowitego. Przecież to się idzie tak przestraszyć, że nagle coś cię obserwuje z mgły, no nie? Fuck, co to było? Spadłem chyba tylko. No dobra, mamy wioskę. Mamy golema, więc to jest też całkiem fajne. I mamy zamek. Może zamieszkamy w tym zamku, to jak w pierwszym sezonie. Ale najpierw bym sobie utłukł tego golema, bo żeby nam przypadkiem gdzieś nie spierdzieli, na przykład tutaj do dziury. A! Ale mi przydupcył! Cztery sztabki. Dobra, fajnie, fajnie. Co? Co to jest? Dobra, możemy, myślę, że możemy tutaj się wybudować jakoś sensownie. Proszę mi stąd wypieprzać, panowie. Dobra, zróbmy sobie jakąś jedną skrzynkę na razie, żeby sobie tutaj to wszystko umieścić. Tą kasetę też, bo to jest, wydaje mi się, że to jest cenne. Tutaj trzeba sobie też postawić spawn pointa. Ha! Co to jest? Fuck! Tu jest dalej!
No! I ona tam jest dalej. Bo tam Goatman. Ej, ja se tylko chciałem ustawić spawn pointa i ona się pojawiła tak z łóżka, nie wiem. Nie wiem, to jest naprawdę creepy. Nie wiem, czy ja nie przesadziłem z tymi modami czasami, czy mnie to nie przerośnie zaraz. Bo już się zdążyło tyle wydarzyć, że ja no normalnie już delikatnie czuję dziurę w psychice. Dobra, trzeba mi zrobić teraz motykę, żeby sobie jedzonko zdobyć. Myślę, że jeszcze coś w tym odcinku jestem w stanie zrobić, ale to jest naprawdę... Jakaś Alex się pojawiła z łóżka, nie wiem o co chodzi, nie? Ale dobrze, że mamy chociaż łóżko, to już jest połowa sukcesu, bo inaczej byśmy musieli gdzieś nocować, po prostu, nie? Tu mamy jeszcze jedzonko. No i spadło mi do wody. Szukamy jeszcze jedzonka, tu mamy trzcinę, fajnie by było ją posadzić. Możemy też przy okazji te chatki poprzeszukiwać, tak względnie na razie, żeby przypadkiem jakiś Goatman na mnie nie wyleciał. Dobra, to jakiś stół łuczniczy. Tu mamy marchewki chyba z tego, nie, to jest zwykłe. O, tu mam ziemniaki, marchewki. To by sobie pozbierał, no i zrobił jakąś mini farmę kiedyś. Ha! No właśnie. O tym mówiłem. W tym odcinku ja zginąłem już 3 razy z tego co widzicie. Co to? Coś mi tu łazi. Czy musimy zobaczyć co to jest, bo ja też nie wiem. Tak blisko wioski, no nie wiem czy to dobry pomysł jest. Dobra, gdzie ja zginąłem? Gdzie mnie ten Goatman zabił? Chyba w tamtej większej chatce, nie? Pierwszy odcinek, a ja umarłem ile? 3 razy już. Fajnie, że Goatmana zostawiłem, bo on naprawdę potrafi napędzić stracha. Wow, tak dziwnie stał ten villager, nie wiem. Dobra, szukam jakiejś skrzynki generalnie w tych... I kolejny villager tak stoi, co jest? Identycznie. To już pomału się robi dziwne, tak szczerze. Dobra, tu sobie blisko domu posadzimy trzcinę. Takie pierdolety będziemy robić. Na razie, bo to jest pierwszy odcinek, więc jakoś nie będziemy szarżować. Tylko chciałbym sobie tę wioskę po prostu przeszukać. W miarę możliwości. Tu widzę, nic nie ma.
Tutaj w takich chatkach czasami bywają skrzynki. Fajnie by było. Aha, no to ciekawie, gościu mieszka. Ciekawie, jak on tam wchodzi. Tu jeszcze widzę, mamy chatki. O, jest. Skrzynka, chlebek. Proszę bardzo. O, i możemy w zasadzie skrzynkę wziąć całą. Ona się przyda. O, i ladder. Dobry panu. Pan Goldman, a dopiero tam byłem przy tej chatce. Nie pomogę ci, na pewno nie. Jeszcze mnie dopadniesz i tyle będzie. O, biblioteczki. Dawaj. Tylko nic nie mów mamie, dobra? Możemy też w zasadzie troszkę drzewek pozbierać. Tego nigdy dość, szczególnie, że nie mamy nic praktycznie. Ej, co to jest? Dobra, dobra, nie. Pomału, pomału. Najpierw bym chciał zobaczyć, co jest tam, po tamtej stronie. Tam to jest troszkę bliżej, a nie chciałbym się wychylać za bardzo. Póki co. Oho. No, Herobrine, widzę, że widzisz to, co chcę zrobić. O, ty co, jest cmentarz pod wodą, delikatnie zalany, no ale cóż. Co to jest, ty? Co jest? Czy to jest? O nie. Czy to jest jakiś portal? Ej, czy wy poznajecie ten kształt? Przecież tu się chyba łzę The Man from the Fog daje. Okej, no to już mamy jakiś content na filmy. Grubo, grubo, grubo. Dobra, fajnie wiedzieć, że to tutaj jest. O, tam mamy cmentarz jeszcze jeden, widzę. Tu jest, widzę, ship dweller. Naprawdę? Tam Goldman jest. Zaraz jak poszedłem, to się zrespił. I jeszcze Herobrine. Okej. Nie no, w tej mgle wygląda kozacko, naprawdę. Dobra, wiecie co ja bym zrobił? Ja bym tutaj zrobił takie okna, jak w pierwszym sezonie, drewniane. Bo to The Man from the Fog może rozwalić. Zresztą, co ja gadam, ten The Man from the Fog w tym sezonie to nie będzie taki hop-siup, żeby go pokonać, czy przed nim uciec. Ten The Man from the Fog w tym sezonie będzie przekozacki po prostu, bo... O, kolejny golem. Pójdziemy sobie go zaraz zabić. Tylko skończę zdanie. Ten The Man from the Fog po prostu niszczy wszystko, ale to wszystko na swojej drodze. Jeżeli The Man from the Fog mi się tu pojawi gdzieś,
to z tego zamku, widzowie, nie zostanie nic. Po prostu nic nie zostanie z tego zamku, jeżeli The Man from the Fox się tutaj gdzieś pojawi. Krótko mówiąc, The Man from the Fog będzie się pojawiał rzadziej, ale kosztem tego, że jest silniejszy. Także no też będzie ciekawie na pewno. Tutaj bym sobie zrobił też takie same balkoniki jak w pierwszym sezonie, bo one naprawdę były skuteczne. One były skuteczne. Chłopie, idź mi z mojego wyra. Te balkoniki naprawdę były skuteczne i pozwalały cokolwiek dostrzec tutaj w okolicy. Co to jest? No to chyba mamy odpowiedź na pytanie, co to są za dźwięki. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda w nocy. Tutaj nie widać nic. Kompletnie nic. Kompletnie nic tutaj nie widać. Co to było? Coś mi do drzwi pukało. No nie mogę spać, o co chodzi? Coś nie pozwala mi spać. Nie róbcie se jaj. Dziwne to było. Dziwne to było. Dość. Dobra, mieliśmy robić ten balkonik w sumie. To tak, wiecie, żeby czuć się w miarę bezpiecznie w tym miejscu. Zaraz pójdziemy tego golema utłuc. Gdzieś tutaj dalej ten gościu chodzi, z tego co słyszę. No i dobra, takie coś chyba wystarczy na razie. Tutaj trzeba zrobić płotki. Teraz. Ale więcej płotków, więcej, 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 bo to nie wystarczy. Dobra. Trzeba tutaj jakoś ogrodzić. No, na razie w taki sposób, bo nie mamy więcej budulca. Dobra, idziemy tego golema utłuc. W tym czasie może się pojawi jeszcze jeden jakiś. A! Brudę, kolejny raz mnie dziobnął. No nie, wpadł mi do wody! Ej! Chłopie, co ty? No to są żarty jakieś.
To są żarty jakieś, no to tak nie miało być. Spróbujemy jakoś tak utuć, bo nie mamy innego wyjścia. Dobra. Mamy to. Musimy pamiętać, żeby te dziury pozaklejać w przyszłych odcinkach. Oh fuck. Kolejny Goatman, widzowie. W ogóle to te moby to mogą się w każdej chwili i w moim domu zrespić. To wcale nie jest tak, że jak ja sobie zająłem ten zamek, to one się tu nie mogą pojawić. Oczywiście, że mogą, jak najbardziej. I potem będzie problem, żeby je stąd wykurzyć tak naprawdę, nie? Dobra, w pierwszej kolejności zrobiłbym sobie może tarczę, tylko nie mam drewna, bo wykorzystałem. Tam jakieś drzewko widzę. Panie Goatman. Proszę zamknąć jadaczkę. Trzeba zrobić sobie tą tarczę w razie jakby ta Alex znowu się pojawiła, bo to jest po prostu... Jak ona się pojawi, no to my nie mamy się jak obronić tak naprawdę i po prostu, no tarcza by była mile widziana. No i to jeszcze drewno jeszcze. Tutaj trzeba będzie zamknąć, bo tu się strasznie dużo dźwięków dzieje, ty, co jest? Dobra, robimy jeszcze płotki. Może nie z wszystkiego, może tyle wystarczy. Nie wygląda to może jakoś super, ale przynajmniej będzie wygodniej chodzić. Dobra, mamy to. Mamy już tę motykę, może zróbmy sobie jakąś mini farmę w sumie. Tutaj przy domu, tak żeby mieć pod nosem. Przecież w sumie mamy chleb, ale na ile? Na chwileczkę, za chwilę nam się skończy. Jezu, przestań dzieć mordę w końcu. Ile można? Wow! Ej, ona do mnie podbiegła, nie wiem o co chodzi, ty. Aha, bo ja mam marchewkę. Okej, okay, spoko. Bo ja marchewkę miałem w ręce i dlatego do mnie przyszła. Się przestraszyłem, masakra. Dobra. Tutaj woda na spokojnie jeszcze sięgnie. I tak, zróbmy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, po sześć. Tak rzędami, z tego co mi wiadomo, rosną troszeczkę szybciej. A masz sobie marcheweczkę. Dobra, tutaj jeszcze sobie ziemniaczki. Co, ziemniaczka też chcesz? Dostałaś już, nie mogę ci dać. Fuck. Kroki. No dobra, jakąś tam farmę mamy zrobioną. Możemy jeszcze sobie w sumie przedłużyć tych nasion. No i tutaj sobie te dwa buraczki samotne posadzić, o. Dobra, tu widzę, mi się trzcina już rozrasta pomału. Dobra, ideolo. Troszkę za wysoka ta trawa, moim zdaniem. Thank you.
No nie! No mi się crafting włączył! Ale to było głupie, tak? Se walczę z Alex, a tu mi się nagle crafting włącza, no co jest? Dobrze widzowie, także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji, dzwoneczku. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia.